Cześć, więc moje siostry namówiły mnie, żebym podjęła wyzwanie jogi. Polega ono na tym, że próbujesz wykonać różne pozycje jogi. Chociaż w tym wypadku to nie ja wybieram, tylko siostry wysłały mi listę pozycji do wykonania. Uwielbiam ćwiczyć jogę, staram się to robić codziennie. Dla mnie w wiodze nie chodzi o idealne, perfekcyjnie wykonane asany, tylko o, o samo ćwiczenie i dążenie. Zobaczmy, co dla mnie wybrały. Eee, od Chelsea... Co? Chelsea? <grywa> ok, wybieram pierwszą pozycję. Asanę balansującego stołu. Od Stacy... Pozycja krzesła. Proste. Okej, okay, od skipper... Pozycja tancerza. Wiedziałam, że wybierze akurat tę. Okej, okay. kolejna pozycja od Stacy, Wojownik 3. Oh, oh, oh. Dobra, wygląda ciekawie, spróbujmy. Uh. Uh. No dobrze. Dalej Chelsea, liczy na coś łatwego. Hmm. Pozycja drzewa. Ciekawe, jak wyglądałaby Asana Palmy. Okej, okay. i skipper. Ale wymyśliła. Ach, te pozycje chyba jeszcze muszę dopracować. No dobra. Ach, pora na moją ulubioną asanę. Shavasana. To dla ciebie, Chelsea. A ty którą asanę lubisz? <grywa> pa. Um... Ken! Ken! Wszyscy prosili, żebyś pojawił się w kolejnym vlogu. Dawno cię to nie było. Masz rację, ale cieszę się, że wróciłem. Podobały mi się ostatnie filmiki. Tak? I to co mówiłaś o Dream Gap, wiesz, to skłania do refleksji. O, bardzo dziękuję, to dla mnie wiele znaczy. Nie ma za co. No dobrze, uwaga, pora na mój nowy instruktaż makijażowy. O, uwielbiam wasze wersje moich pomysłów, naprawdę bardzo mi się podobają. <laughs> um, a dzisiaj będziemy malować twarz Ken'a. O. Serio, Kimbra? Tak, staniesz się dziś pumą, to na cześć tych pięknych kotów w górach Santa Monica. W porządku, przydadzą wam się jakiś podkład, biały lub jasny korektor. Brązer, czarny eyeliner i kredka do brwi. Przyda się też kilka pędzli różnych rozmiarów i gąbka do rozcierania. Zaczynamy od podkładu. Trzeba go dobrze rozprowadzić. Nakładacie brązer przy linii włosów na płatkach nosa i na linii żuchwy. Wyciągacie brązer aż pod policzki i dookoła ust, żeby zrobić pyszczek. Potem pociągnijcie go od nosa aż do kącików oczu. Teraz nałóżcie brązer na całą swoją górną powiekę. Albo powiekę Kena. O tak. Czuję grubą warstwę makijażu. Cii, cii, cichutko już. Nałóżcie jasny korektor tuż nad brwiami, pod oczami i wokół ust. O tak. Trochę rozetrzyjcie, ale nie za dużo, żeby nie zatrzeć konturów. A to trochę łaskoczę. Dobrze. Użyjcie czarnego eyelinera, żeby nadać oczom kociego kształtu. O tak. Potem narysujcie koci nos. Obrysujcie czubek nosa i wypełnijcie go. Narysujcie linię aż do ust. Macie nos pumy. Czarnym eyelinerem obrysujcie też górną wargę i zamalujcie ją. No już. A, wow. Żartuję, żartuję, żartuję. No, weźcie teraz kredkę do brwi i wypełnijcie włoski, żeby wyglądały na gęstsze. Teraz moja ulubiona część. Jeszcze raz wejście eyeliner i narysujcie wąsy. Zaryczysz? Ryknij. <laughs> Drobne poprawki, wleczko. Jestem dumna ze swojego dzieła. Dumna? Dumna. <laughs> Bardzo słusznie. <laughs> Tylko, że pumy to zwierzęta statne. <laughs> Masz rację. <śmiech> <Rar>. <śmiech> Na Halloween <laughs> możemy być stadem pum. <laughs> o, doskonały pomysł. Możemy namówić też resztę. Bardzo dziękuję, że gościłeś w moim vlogu, Ken, i pozwoliłeś się pomalować. Zrobiliśmy taki halloweenowy makijaż i filmik z chłopakiem w jednym. Uh, chodziło mi o chłopaka, przyjaciela kumpla. Um, wesołego Halloween! Pa! Tak, jest pa! Wiesz co, Barbie? Ostatnio sporo myślałem i może by tak. Wiele ostatnio się mówi o zmienianiu świata. O tym, że nasz głos ma znaczenie w sprawach ważnych dla nas wszystkich. Uwielbiam słuchać o ludziach, którzy stanęli w obronie swoich przekonań, żeby coś zmienić. Ale nie zawsze jest to proste, prawda? Czasem to trochę onieśmielające. Powiem wam, co o tym sądzę. Przede wszystkim nie jesteśmy sami. Jeśli ci na czymś zależy, to uwierz, że gdzieś na świecie jest ktoś, kto też chce o to walczyć. Po drugie, powinno nam zależeć. W zasadzie to jest pierwszy krok do zmian, prawda? Po trzecie, to o co walczymy, wcale nie musi być na pierwszych stronach gazet. Najistotniejsze, że cel jest ważny dla ciebie i mówisz o nim. I po czwarte, zacznij pomalutku, bez pośpiechu, małymi krokami, tak żebyśmy na pewno dali radę. Dorośli nie muszą robić wszystkiego za ciebie, chociaż mogą ci w tym pomóc. Moja przyjaciółka Niki dowiedziała się, że miejsce gniazdowania czapli modrej jest zagrożone, bo mieli rozpocząć na nim budowę. Nie wiedziała, co ma z tym zrobić, więc zaczęła zadawać pytania. Rozmawiała z sąsiadami, oni rozmawiali ze znajomymi, i zanim się obejrzała, sprawa trafiła pod głosowanie i miastu udało się ochronić ptaki. Zmiany krok po kroku, a zaczęło się od tego, że zabrała głos. Każdy z nas jest taką wspaniałą i złożoną jednostką, która zasługuje na to, żeby jej wysłuchać. Nigdy nie lubiłam zatrzymywać pomysłów tylko dla siebie. Na świecie potrzebne są różne głosy i pomysły. Nie rozpoczniesz żadnych zmian, jeśli o nich nie powiesz. Pa. Cześć. Wiecie, słyszałam niedawno o zjawisku zwanym Dream Gap i cały czas o nim myślę. No bo chodzi w tym o to, że wiele dziewczynek w wieku 6 i 7 lat zaczyna wątpić w siebie i swoje możliwości, co może prowadzić do tego, że przestaną marzyć. Według mnie jedną z przyczyn może być to, że brakuje im wzorów do naśladowania w dzieciństwie. Albo zawsze. Jest tyle dziewczyn i kobiet, które robią wspaniałe rzeczy, ale może dziewczynki i chłopcy w ogóle o nich nie słyszeli. Dlatego chcę wam opowiedzieć o swoich idolkach. O historiach ich sukcesów i porażek, które mogą was zainspirować. Na przykład tak jak mnie. Warto mieć wzór do naśladowania. A ja opowiem wam o swoich. Jestem wielką fanką Chloe Kim. To snowboardzistka z zawodów X-Games. Jeździ na desce tak, jakby tańczyła balet. Dzień dobry. Chelsea i ja skakałyśmy dziś rano na trampolinie. No wiecie, latałyśmy. I opowiadałam jej o Ameli Erhardt. To najsłynniejsza pilotka na całym świecie, jest także moją idolką. Jest znana, bo to pierwsza kobieta, która przeleciała nad Atlantykiem, ale to tylko fragment jej niezwykle ciekawej historii. Pierwszy raz poleciała, kiedy miała 23 lata w 1920. I to było to. W zaledwie dwa lata zdobyła licencję pilota, kupiła dwumiejscowego dwupłatowca, którego nazwała Kanarek, bo był żółciutki. Kilka lat później odebrała telefon z pytaniem, czy chce jako pierwsza kobieta przelecieć nad Atlantykiem. Amelia była nieustraszona, więc się zgodziła. Ale to był rok 28, więc tak naprawdę pytali o to, czy chce być pierwszą kobietą pasażerem. Mężczyzna miał pilotować ten samolot. Więc po tej podróży Amelia stwierdziła, że było w porządku, ale tak naprawdę to chciałaby przelecieć nad Atlantykiem. Jako pilot. I tak też zrobiła. Zajęło jej to 20 godzin. Była pierwszą kobietą, która tego dokonała. Przez kolejne lata była najważniejszą postacią lotnictwa. Pobiła wiele rekordów, nie tylko jako kobieta, ale jako pilot. Nie tylko realizowała swoją pasję, ale ciężko pracowała, żeby innym kobietom było łatwiej. Pisała książki, nauczała. Była inspiracją dla kobiet na całym świecie. Chelsea spytała mnie, dlaczego jest moją idolką. Nie ma jednej odpowiedzi. Bo była wytrwała, bo była optymistką, była odważna. Dla mnie udowadniała, że możesz być kim tylko chcesz. A poza tym możesz też pomagać innym, żeby spełniali marzenia. Na cześć Amelie Erhardt! Pomogła zmienić świat. Chcę opowiedzieć o kolejnej tradycji, która panuje w mojej rodzinie. Też powinniście spróbować. Wszyscy piszemy listy do nas samych w przyszłości. Patrzcie, to jeden z moich ulubionych. Narysowałam to, jak miałam pięć lat. Chciałam zostać tancerką, lekarką, astronautką i księżniczką, kiedy dorosnę. Miałam wtedy taką jedną koleżankę, która to wyśmiewała. Mówiła, że mogę wybrać tylko jeden zawód. Serio? Słuchajcie, wpisałam w wyszukiwarkę te zawody: tancerka, lekarka, astronautka i księżniczka. Patrzcie, co wyskoczyło, nie do uwierzenia. May Jemison naprawdę istnieje. Lekarka? Jest. Astronautka jest. A do tego była już w kosmosie. I tancerka jest. Zgadza się? Tancerka uczyła się u Alwina Eliya. Zabrała nawet plakat z nim, kiedy poleciała w kosmos, żeby coś udowodnić. To, że sztuka i nauka wcale się nie wykluczają. Proszę, nie pozwólcie, żeby ktoś mówił wam, że musicie wybrać jedną drogę. Życie jest długie. Cieszcie się nim. O. A w sprawie tej księżniczki, serio. Każdy, kto latał w kosmos, tańczył w musicalu West Side Story, potrafi wyleczyć choroby i uczy dzieciaki tego, co może im dać nauka, no dla mnie ktoś taki jest przywódcą. Wszyscy dobrze wiedzą, że najlepsze księżniczki to świetne liderki. Cześć wszystkim. Nigdy nie zgadniecie z kim przeprowadzę dziś wywiad z baletnicą Misty Copland. Znalazła czas, żeby ze mną porozmawiać, prawda, że ekstra. Okej, okay, Misty, zacznijmy od poważnych pytań. Ser czy peperoni? <laughs> mm, ser czy peperoni? Na tę chwilę wybrałabym ser, bo od jakiegoś czasu nie jem mięsa, ale kiedy je jadłam, uwielbiałam peperoni. A ty wolisz ser czy peperoni? ja wybieram ser. Nie ma nic lepszego niż roztopiony ser. Jaka jest twoja wymarzona rola? Już ją dostałam. To była rola Julii. Ale jest rola, której jeszcze nie odegrałam, a marzy mi się odkąd tylko zaczęłam tańczyć. To Kitri w balecie Don Quixote. Nie widziałam tego. Muszę się na to wybrać. Barbie, powiedz, lubisz balet? Uwielbiam balet. Właściwie to moja siostra Chelsea teraz zaczęła tańczyć i pytać, czy masz jakieś rady, jak zapamiętać te pięć pozycji. Wiesz, myślę, że trzeba je robić po kolei. I według mnie pozycja numer jeden jest najłatwiejsza. Dlatego niech zacznie od niej. Kiedy przechodzi się do kolejnych pozycji, to jest po prostu. Odrobinę trudniej. Piąta pozycja to pozycja, którą trzeba długo ćwiczyć, i wiesz, że jest ostatnia, bo pod koniec wyglądasz jak precel. Bardzo lubię precle. <laughs> <laughs> Okej, okay. dziękujemy za radę. E, a ty dostałaś jakieś wskazówki? Nie zawsze kierować się słowami innych. Myślę, że to bardzo ważne dla mnie, jako artystki, która naprawdę często bywa oceniana. Zgadzam się. Wymień trzy drobne przyjemności w twoim życiu: balet, muzyka i jedzenie. <grystanie> Rozumiem. <grystanie> A, czego się najbardziej boisz? A wiesz, myślę, że moim największym lękiem, jeszcze kiedy byłam mała, był i jest strach. Strach, że kogoś zawiodę. Myślę, że dzięki temu jestem taka pracowita, i pewnie dlatego udało mi się osiągnąć sukces w swoim fachu, w swojej dziedzinie. Jasne. A y, co powiedziałabyś komuś, kto mierzy się ze swoim największym lękiem? Po prostu zrób to. Myślę, że nie da się przygotować do czegoś, co cię naprawdę przeraża. Trzeba skoczyć na głęboką wodę, um, a potem robić wszystko, żeby po prostu pewnie stanąć na dwóch nogach. To bardzo inspirujące. Kto jest twoim największym idolem? Raven Wilkinson to baletnica, która tańczyła w balecie Rus de Monte-Carlo. I jest Afroamerykanką, która jako pierwsza dołączyła właśnie do RUS de Monte Carlo. Oh. A kto jest twoim największym idolem? Aha, mam ich tak wielu, ale zdecydowanie David Bowie, May Jamieson, Melinda Gates. Po prostu inspirują mnie ludzie, którzy mają odwagę walczyć o własne przekonania i marzenia. Tak jak ty, Misty. Jaką chwilę zapamiętasz do końca życia? Dzień, w którym zostałam zawodową tancerką. Tak. Tak, wspaniała chwila. Dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w moim vlogu, Misty. Nie możemy się doczekać, w jakich jeszcze inspirujących rolach Cię zobaczymy. Cześć Wam! Oboje, ja i Ken, interesujemy się kosmosem i nauką. Kiedy byliśmy mali. Udawaliśmy, że jesteśmy naukowcami i przeżywamy super przygodę na różnych planetach, i <laughs> mieliśmy bardzo bujną wyobraźnię. I wtedy nasza nauczycielka, pani Nato, zauważyła to i poprosiła, żebyśmy zrobili projekt o Katrin Johnson. Była pionierką w dziedzinie nauki o kosmosie i bardzo szybko stała się wzorem dla mnie i dla Kena, gdyby nie ona stany nie wysłałyby człowieka w kosmos i nigdy nie stanęlibyśmy na księżycu. Wiecie, czego się nauczyliśmy? To dzięki matematyce. Podróże w kosmos od tysięcy lat były tylko marzeniami, ale to obliczenia Johnson to umożliwiły. Ta kobieta rozumiała, że matematyka to nie tylko cyferki odpowiadające abstrakcjom. To sposób i język, w jakim świat się z nami komunikuje. Kiedy czytaliśmy o Katrin Johnson, Ken i ja zaczęliśmy patrzeć na świat, na wszechświat w zupełnie nowy sposób. Matematyka potrafi ożywić wyobraźnię. Dziękuję pani Nato. Wskazała nam pani dobrą drogę. I dziękuję Katrin Johnson za pokazanie nam świata i całego kosmosu. Pa! 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 Pa, 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 pa. pa. <grym> Cześć! Dobra. Chciałam zrobić Barbie jakąś niespodziankę z okazji świąt. Już zrobiłam dla niej fajną playlistę, piosenki tylko o siostrach i. No tak, wiem, że mogę jej ją po prostu wysłać, ale chciałam dać jej coś, co może otworzyć i przechować. Dlatego wymyśliłam, że zrobię tutorial i zaskoczę ją na jej vlogu. Niespodzianka! I tak przedstawiam filmik, jak zrobić dla kochanej siostry kartkę, którą dołączę do prezentu. Tak, czasem potrafię być też miła. Wydrukowałam kilka zdjęć z ostatnich lat. Upewnijcie się, że papier do zdjęć nie jest za gruby, bo niektóre zdjęcia będą na siebie nachodzić. Potem przykleiłam je na kartkę i tak powstał kolaż. To super zabawa. Takie układanie zdjęć. O, i użyłam zwykłego kleju do papieru. Stwój szablon wyciąłam z kolorowego kartonu. Wybrałam jasne i żywe kolory. Napisałam to, co chcę przekazać wielkimi literami. O, tak! Teraz weźcie małe nożyczki i wytnijcie litery. Pamiętajcie, żeby wyciąć litery tak, aby nie uszkodzić naszego szablonu. W ten sposób. A teraz znowu chwyćcie zaklej i przyklejcie szablon na naszym kolażu. I tak wyjdzie wam super kartka. Hej Barbie, idę tylko zaniosę rzeczy do pokoju i zejdę. O, o, co? Przecież miało i nie być. Ja... Okej. Okay. Uh... Co? Co to jest? Oj, to miała być niespodzianka! Skipper! Tak, weszłam do twojego pokoju, no wiem, no wiem. Ale nagrywałam tutorial, jak zrobić kartkę. Skipper jest piękna! Serio? Jasne, no chodź, pokaż więcej. No wiesz, chciałam coś jeszcze na niej napisać. Jasne. A tu mam coś jeszcze, ale... Proszę, nie otwieraj tego aż do świąt, dobrze? Okej. Okay. Nie, nie. Na razie zabieram to i dam ci to w święta. Mogę zatrzymać kartkę? Naprawdę mi się podoba. Jasne. Tak? Chciałabym wrzucić ten filmik na vloga. Okej. Okay. Czekaj, czekaj. A nie powiesz im pa? Pa! No dobrze. Jesteś gotowa? Gotowa. Czy ja teraz kolej? Moja. Ty pytasz, tak. czy zgadujesz? Zaraz, Osoba To i to samo. Osoba, miejsce czy rzecz? Osoba. Okej. Okay. Dobrze. No co? A nieważne. Czy ta osoba jest w pokoju? Nie, ale możesz ją zobaczyć na zdjęciu? Aha, aha. Czy ta osoba lubi dżem? Nie mam pojęcia. Czy ta osoba lubi delfiny? Tak. Czy ta osoba lubi ciebie? Ja myślę, że tak, tak. Raczej mnie lubi. Ta osoba ma krótkie włosy? Nie. Nie? Mm -mm. O, to mamy kłopot. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Dobra, czy ta osoba lubi muzykę? Tak. Okej, okay, to już mi coś mówi. W porządku. Gdyby ta osoba przyjaźniła się z drugą osobą, to myślisz, że ta druga osoba wyznałaby coś tej pierwszej osobie, którą ta pierwsza osoba tak bardzo lubi? Skipper, nie wiem do czego dążysz. A, 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 czy ta osoba, która lubi muzykę, która może wiedzieć, co czuje ta pierwsza osoba, też wyznałaby coś tej osobie, która lubi muzykę? Poczekaj, czy osoba, która lubi muzykę, lubi osobę. I że co? Właśnie, właśnie. E, może udawajmy, że myślisz teraz o zupełnie innej osobie. To tak nie działa. No wiesz, wyobraźmy sobie, że ta osoba ma krótkie włosy. Okej. Okay. I gdyby ta osoba z krótkimi włosami nagrała z tobą może jakiegoś fajnego vloga i wyznała ci coś po wyłączeniu kamery, i wszyscy obserwatorzy usłyszeliby? Ostatnio sporo myślałem zanim wszystko się wyłączyło no to co? Takiego ta osoba by powiedziała. Będę z tobą szczera. Dostałam takie zadanie. Od wszystkich Od wszystkich żeby się dowiedzieć tak, od wszystkich od sióstr Roberts. Chcemy się dowiedzieć. Wiesz co? Może wrócimy do zabawy. Osoba, o której ja myślę, ma... Em, em, różowe włosy. O, wszystko już wiadomo. Muzyka, różowe włosy, Daisy. Tak, bo czułam, że zaczęłaś trochę odchodzić od tematu. A Daisy w ogóle lubi delfiny? Tak! Oh, dobra, nieważne. Wiesz co? Pomyśl o innej osobie. O chłopaku z krótkimi włosami. Skipper, nic ci nie powiem. Czego nie powiesz? Dobrze wiesz czego. Czego? Co powiedział Ken? No jasne. A co powiedział? Wszyscy chcemy wiedzieć. Ken powiedział, wiesz, to skomplikowane. Dobrze, jesteśmy przyjaciółmi. Ah, oh, serio. Twoja kolej. Moja kolej. Osoba, miejsce czy rzecz? O, jak chcesz. Ale na pewno tak łatwo się nie poddam. Eee, rzecz. Gdybym ci to zabrała, pękłoby ci serce? Tak, ale skoro mowa o sercu, można to przenosić? Ach, nie, nie bardzo. Twój gramofon. Co? Jak mogłaś tak szybko zgadnąć? <laughs> Dobra, moja kolej. I tym razem wybieram miejsce. Ach.